Witajcie, Michał Witkowski i Monika Łukasiewicz. W ramach akcji Zaproś Mazowsze do domu chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o tym, jak przygotować home office oraz jak przeciwdziałać bólowi karku. Wiele osób zostało ostatnio zmuszonych, aby przenieść swoją pracę z biura do zacisza domowego, gdzie nie zawsze mamy idealne warunki pracy, takie jak regulowany fotel biurowy czy też dedykowane biurko. W jaki sposób przygotować miejsce do pracy? Jaką pozycję przyjąć, korzystając z elektroniki oraz jak przeciwdziałać bólowi karku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak zatem powinna wyglądać odpowiednia pozycja do pracy przy komputerze? Po pierwsze, górna krawędź ekranu powinna znajdować się na wysokości wzroku. Przeciwdziała to garbieniu się. W przypadku laptopa możemy to uzyskać poprzez umieszczenie go na jakimś podwyższeniu, np. z książek, i podłączeniu dodatkowej klawiatury i myszy. Pozycja powinna być wyprostowana, ramiona opuszczone, broda lekko cofnięta i delikatnie napięte mięśnie brzucha. Przedramiona powinny opierać się o blat biurka, a ręce powinny być rozluźnione. Cała powierzchnia stóp powinna przylegać do podłoża, a w stawach kolanowych i biodrowych powinien być zachowany kąt około 90 stopni. Ciekawą alternatywą dla krzesła jest zastosowanie piłki typu szwedzkiego. Siad na piłce ma wiele pozytywnych zastosowań. Przede wszystkim ma w naturalny sposób korygować nam pozycję ciała. Balansując na piłce, nie obciążamy stawów, a dodatkowo wzmacniamy układ mięśniowy. Stabilizujemy mięśnie głębokie dna miednicy, które odpowiadają za prawidłową postawę ciała. Ważne jest, aby odpowiednio dobrać wielkość piłki do wzrostu, tak by zachowane zostały prawidłowe ustawienia w stawach kolanowych i biodrowych, o których wcześniej wspominał Michał. Coraz więcej czasu spędzamy korzystając z telefonów komórkowych czy też tabletów. W ich przypadku również istotna jest odpowiednia pozycja. Ludzka głowa waży około 5 kg i takie obciążenie jest na kręgosłup szyjny w neutralnym położeniu głowy. W momencie, kiedy nachylamy się nad elektroniką, obciążenie na kręgosłup szyjny może wynieść nawet 27 kg. Dlatego istotne jest, aby korzystając z telefonu, trzymać go trochę wyżej, tak aby nie było konieczne nachylanie się nad nim. Ale jak dobrze nie mielibyśmy dostosowanego miejsca pracy, zawsze należy pamiętać o przerwach. Przyjęło się, że na każde 30 minut pracy przed komputerem powinniśmy poświęcić 2 minuty na jakąś formę ruchu, na przykład krótki spacer. A teraz zaprezentujemy przykładowe ćwiczenia, które pomogą zapobiegać bólowi karku. Usiądź na krześle, przyjmując niedbałą pozycję ciała z luźnymi plecami. Następnie stopniowo korygujemy ustawienie. Prostujemy plecy, ściągamy łopatki, wypinamy klatkę piersiową, napinamy mięśnie brzucha, opuszczamy barki, cofamy lekko brodę do mostka i wydłużamy szyję. Utrzymujemy taką pozycję przez 10 sekund, po czym rozluźniamy się. Całość powtarzamy 5 razy. Skłony boczne głowy w lewo i w prawo. Całość powtarzamy po 5 razy na stronę. Krążenia barków w przód i w tył. 5 powtórzeń w każdym kierunku. Wykonaj skłon boczny głowy. Złap głowę po stronie przeciwnej do skłonu, aby ją ustabilizować. I naciśnij głową na rękę. Utrzymuj delikatne napięcie przez 10 sekund. Po upływie tego czasu postaraj się delikatnie pogłębić. Całość powtórz 3 razy. Spleć dłonie ze sobą. Unieś dłonie z odkręceniem nad głowę, po czym opuść ręce i wykonaj skłon. Całość powtórz 5 razy. Chwyć kolana skrzyżnie. Rozszerzaj kolana, wykonując skłon w dół, starając się oddalić łopatki od siebie. Wykonaj 5 powtórzeń.
Połóż dłoń na przeciwne kolano, unosząc drugą dłoń do sufitu. Pozostań w pozycji 5 sekund. Całość powtórz 3 razy na stronę. Połóż splecione dłonie za głową. Zrób zgięcie głowy, po czym spróbuj delikatnie rękoma zwiększyć ruch. Utrzymaj pozycję 5 sekund. Powtórz 3 razy. Kładziemy przedramiona na stole tak, by górna dłoń nachodziła na dolne przedramię. Opieramy o nie czoło i wykonujemy powolne przetaczanie głowy. Wykonujemy 5 powtórzeń w każdym kierunku. Połóż na biurku coś miękkiego, następnie oprzyj na tym czoło. Opuszkami palców, ruchami okrężnymi delikatnie rozmasuj okolice pod potylicą. Pamiętajmy zatem o prawidłowych zasadach home office. Dotyczy to nie tylko ćwiczeń, które mają pomóc nam likwidować ból w odcinku szyjnym, ale także o zasadach, by często wstać od biurka, przejść się, czy wykonać kilka ćwiczeń oddechowych. Pomoże nam to zachować zdrowie i większą sprawność w ciele. Dziękujemy za wspólne ćwiczenia i nie zapominajcie o aktywności fizycznej. Zapraszamy Was na kolejne odcinki z nami.